Witam, mój drogi widzu. Nie wiem, dokąd zmierzasz i skąd przychodzisz, ale zostań tu na moment, bo bardzo ważna informacja. Przeoczyliśmy niedawno, ja przeoczyłem bardzo ważną rocznicę, dziesięciolecie założenia kanału. To był dzień, kiedy ja wylatywałem do Tajlandii i pewnie przez to umknęła mi ta data. Pamiętałem wcześniej, żeby nagrać odcinek jubileuszowy, ale później wyjazd do Chin przez Tajlandię i dokładnie 16 października, kiedy leciałem do Tajlandii, kiedy byłem w Tajlandii, byłem rano jeszcze tutaj, to minęło 10 lat, odkąd istnieje kanał dziś o nazwie Raport z Akcji. Wcześniej nazywał się kanał Raport z Państwa Środka. Kto pamięta, to na pewno nazwę rozumie. Mieszkałem wtedy w Chinach, a Państwo Środka jest to zamiennik, synonim słowa Chiny, tak? Także to już 10 lat, jak jesteśmy wspólnie tutaj razem, no pewnie nie ze wszystkimi, bo niektórzy dołączyli później, w momencie, kiedy kanał miał swój rozwój, ale do tego jeszcze dzisiaj na pewno dojdziemy. 16 października, pamiętna data, został założony kanał, a pierwszy materiał ukazał się 22 października. Był to taka zapowiedź powstania kanału o Chinach. Kilkunastu sekund, przepraszam, zaraz wam powiem dokładnie, 38 sekund trwała ta zapowiedź, to taki krótki odcinek, no i później już poszło, zakładałem to jeszcze, pomagał mi Albert z Lasu, który dziś prowadzi taki kanał, też wtedy mieszkał w Chinach, nagrywaliśmy Nikonem, już nie pamiętam jaki model, niby to była dobra jakość, ale bardzo ciężko było się z nim przemieszczać po mieście i nagrywać materiały, tak? No bo to jest jednak lunetę, trzeba było jeszcze obiektywy zmieniać, te baterie padały. Bardziej to był aparat do zdjęć niż do filmowania. No ale wtedy takie były czasy, później szybko przerzuciłem się na telefon komórkowy Xiaomi, gdzie na tamte czasy ponoć jakość była dobra, ale jakbyśmy się tak cofnęli, to jednak oczy bolą, jak to się wszystko ogląda. Jeszcze należy też wspomnieć, że kanał Raport z Państwa Środka powstał na bazie vloga, który powstał w roku 2000, bloga, czyli bloga pisanego, nie vloga, vlog od wideo, a blog, były to formy pisane, ewentualnie okraszone jakimiś zdjęciami. W 2009 roku przyleciałem na stałe do Chin i wtedy, pamiętam, na samym początku to robiłem taki mailing do znajomych, pokazywałem zdjęcia z Chin. No wtedy to było dla ludzi bardzo ciekawe, do rodziny, do znajomych. No dzisiaj to by mnie za spam pewnie podali, ale wtedy nie było takich informacji w necie, w sieci i ludzie byli ciekawi tych Chin z mojej perspektywy. Więc krótki opis i zdjęcia szły do moich znajomych. Już miałem taką listę mailingową. Więc stwierdziłem, że założę bloga na portalu onetowym, na onet.pl. Tam była sekcja blogów pisanych. No i pisałem krótkie spostrzeżenia, krótkie artykuły, krótkie informacje i wrzucałem po prostu statyczne zdjęcia bez obrazu ruchomego. No i tak jak mówię, w 2014 roku, w październiku, mieszkałem wtedy w mieście Changsha, Chiny Centralne, założyłem kanał YouTube. Kanał istniał sobie tak, że tak powiem, dla hobby, była to taka właśnie forma przejścia z tych blogów. Jeszcze wtedy pisałem jakieś blogi, ale to już było taki okres, że ludzie przechodzili na te formy wideo i wtedy nawet firma Onet wysłała nam, pamiętam jeszcze, że tak po jakimś czasie, jak już miałem tutaj tego wideovloga na YouTubie, że likwiduje te serwery do blogów i żebyśmy sobie, tam była możliwość ściągnięcia wszystkich materiałów, kto chce sobie je zarchiwizować i jak gdzieś je mam zarchiwizowane na jakimś dysku zewnętrznym, który jest w Chinach notabene, jeszcze tam u moich znajomych. Nie przywiozłem go do tej pory, ale tam leży i może kiedyś odtworzymy coś takiego. A może ktoś ma gdzieś to zapisane, no i może ktoś pamięta, przynajmniej tyle, nie? Kto pamięta, kto był jeszcze w tamtych czasach, może tutaj coś powiedzieć. No i przenieśmy się dalej, że no, blogi zostały zlikwidowane, ponieważ nikt tego nie czytał i się nie opłacało nawet Onetowi utrzymywać serwerów. Zresztą inne portale też z tego wszystkiego zrezygnowały. No my już zaczęliśmy kręcić filmy i taki no, pierwszy film, który fajnie poszedł,
to było ręczne robienie makaronu. On teraz ma 95 tysięcy, ale wiem, że kopie tego filmu to latały w ogóle gdzieś tam w Korei i tak dalej, bo YouTube ma taki system, że jeżeli skopiujesz czyjś film, kadry, to on ci wyśle taką informację. Tam można zgłaszać, że się nie wyraża zgody i tak dalej. Chyba idzie kasus pierwszeństwa, tak? Kto pierwszy wrzucił dany materiał i później ktoś go sobie wykorzystał. To wiem, że ten film był kopiowany na inne kanały i tam też fajnie poszedł. To 95 tysięcy to sporo nawet dzisiaj jak na odcinek. Odcinek trwał minutę 11 sekund. No były to takie, mówię, odcinki, teraz tak patrzę, 4 minuty, 3 minuty, 5 minut i tak dalej, tam z podbloku. Dużo się skupiałem wtedy na wolności gospodarczej, byłem taki zachłyśnięty w Chinach tym jedzeniem ulicznym. No i później, tak jak spojrzę, no wyjazdy do Hongkongu na przykład. Kolejny taki przełom to był mój wyjazd do Tajlandii i wywiad z Krzysztofem Królem. To jest, nie wiem jak go nazwać, trener personalny, kto kojarzy z Tajlandii, Krzysztof Król. I ten film naprawdę, naprawdę poszedł mocno, 982 tysiące do dziś, ale on już w pierwszej swojej fazie miał bardzo, bardzo wysokie wyświetlenia, grubo ponad 100, 200, 300 tysięcy. Później po jakimś czasie on znowu odżył i znowu nabił i później chyba znowu. Później sobie szedł cały czas tak dosyć solidnie i no i prawie milion wyświetleń. Nigdy miliona wyświetleń niestety nie przekroczyłem. Tam były kolejne jeszcze filmy z Krzyszkiem Królem, które robiłem online. I one też miały po 147 tysięcy, 257 tysięcy, widzę, no to tak było, można powiedzieć, pięknie się zapowiadało. I później film, który przekroczył 500 000, to była hurtownia telefonów komórkowych w Chinach, gdzie gość, który sprzedawał tak znamiennie, poczęstował mnie fajką, my te telefony oglądaliśmy, a on sobie później to tak pstryknął na alejki, gdzie ludzie chodzili, to tak wszyscy to komentowali i to ładnie poszło. I zaraz tego samego dnia ja nagrałem odcinek Paróweczki Korwina w praktyce i one mają teraz 312 tysięcy, one wtedy na dzień dobry poszły 100 tysięcy, później to Korwin u siebie gdzieś wrzucił na swoich social mediach i ten film dobił ładnie do góry. No widzę, tutaj pojawia się gdzieś moje wyjazdy do Tajlandii, pojawiają się różni znajomi, no cały czas kręcimy się po mieście Changsha, no i ewentualnie wyjazdy. Nawet jestem na gali MMA, One Championship. No, takie tutaj mówię, jakie ciekawostki, nie? Widzę tutaj, mam filmy z ekipą, która do mnie przyjechała, Nam Zależy, z kanału Nam Zależy kręcić. Tylko ja sobie te filmy pamiętam, tylko wtedy ich jakby nie pokazywałem chłopaków na tych filmach, bo prosili, bo oni dużo później te materiały puszczali i nie chcieli spalić tego, że byli w Chinach, tylko chcieli sobie to dopracować i zrobić taką niespodziankę i oni dopiero pracowali nad składem tych filmów, mieli jeszcze inne plany, inne filmy już jakby pomontowane i pamiętam, mówili, że tu za parę miesięcy dopiero pójdą te ich pierwsze materiały z Chin, no więc żebym ich tutaj nie pokazywał. Dobrze, dalej przyjazd Korwina, no i znowu tam 200 ponad tysięcy na wyświetleniach, film z Korwinem, no wiadomo, to się tam ładnie wbijało, no i kręcę, cały czas kręcę, później kręcę tym Xiaomi i ta jakość już przestaje pasować do nawet ówczesnych standardów. Wyprowadzam się jeszcze, widzę tutaj, do Kantonu, jest wyprowadzka do Kantonu. Przesiadam się później na iPhone'a, wtedy to był 8 Plus, też przerzucam się na MacBooka, no i zaczyna się już lepsza jakość, przyjeżdża, o widzę tutaj Szafa z kanału Mocny Vlog, pozdrawiamy, może jeszcze kiedyś padniesz, później widzę, jest kolejny Ananas, pozdro z KRLD w Kantonie, oczywiście Ananas mówię w pozytywnym tego słowa znaczeniu, YouTuber, pozdro z KRLD, drugi jego kanał, Aiko i Emil, też tutaj u mnie gościł. No jeżdżę do różnych miast, różni znajomi przyjeżdżają, oczywiście dużo ulicznego jedzenia, targów i pojawiają się pierwsze filmy z Kambodży. Rok 2017 bodajże. Pierwsze moje wizyty w Kambodży i pierwsze filmy z Kambodży. Także to też takie dosyć przełomowe, bym powiedział, jak dla mnie tutaj i dla kanału. Tylko wtedy to przylatuję tutaj po prostu turystycznie i nie mieszkam, tak? Tylko przylatuję turystycznie, zaczynam też latać do innych krajów Azji Południowo-Wschodniej.
ale coraz częściej odwiedzam właśnie Kambodżę, która mi tutaj bardzo leży. W międzyczasie ja zarabiam sobie, na z YouTube'a nic nie zarabiam, zarabiam obsługując polskich importerów. Tak, w 99% byli to importerzy, ewentualnie jakieś delegacje, nawet na, związane z wymianą uczelnianą, ale 99% są to importerzy towarów z Chin i albo oni przylatują, ja jeżdżę z nimi po Chinach i jestem ich przewodnikiem, lub po prostu kontaktują się ze mną online i ja wyszukuję im towaru, jeżdżę po fabrykach w ich imieniu, oni nawet nie przylatują, jestem ich, że tak powiem, oczami, uszami i też osobą, która sprawdza jakość tego towaru, tutaj gwarantuje, sprawdza wiarygodność firmy, sprawdza dokumenty i tak dalej, tak? Także zarabiam na tym, coraz więcej osób wtedy do mnie pisze, no i wszyscy znają mnie, to jest moja jedyna wizytówka, ten kanał YouTube, raport z Państwa Środka jeszcze wtedy, tak? O, widzę, jestem w Malezji, jestem w wielu innych tam krajach tutaj regionu. O, później przyjeżdża Dawid Fazowski z kanału. Z kanału Dawid, jaki ma? No, przez Świat na Fazie, tak? Tutaj mamy dwa odcinki. No i nie wiem, chyba nawet by nie chciał jednego wspominać, bo tu jest ta dziewczyna jego była, nie doszła. I wiem, że on u siebie to usunął, wszystkie odcinki z nią na tym, na kanale. No ale u mnie przetrwała. Słuchajcie, no dalej jedziemy z tematami. Wylatuję do Australii, widzę. Po prostu są odcinki, ale później jestem w Australii. Z Australii też są cztery odcinki. Także miło ten pobyt wspominam. Fajki bardzo drogie w Australii. No, jestem na targach w Kantonie. Tam nic, wiele się nie zmienia. Później taki trip był Singapur, Indonezja, Malezja. Lecę do Szanghaju, później do Tajlandii i później do Kambodży i chyba wtedy pierwszy raz w Phnom Penh jestem. I wtedy będę się chyba przygotowywał do wyjazdu na stałe. Znaczy takie pierwsze myśli będą, żeby przeprowadzić się na stałe. Ale wracam, tak czy inaczej wracam do Chin, jestem w Chinach. No jeżdżę po różnego rodzaju targach. Tutaj też dobrze film poszedł, jak smakuje szczur. Jadłem szczura normalnie, tak jak się je prosiaczka na tym, na wjechał cały w okazałości, razem z głową, nogi, tam chyba tylko ogon ucinają, bo z tego co wiem, to chociaż tu był kawałek ogona. Także jeżeli ktoś by chciał zobaczyć, jak poczuć, zobaczyć, no poczuć nie poczujemy, bo ta technologia cały czas się nam nie zmieniła, jak smakuje szczur, tutaj jest na kanale taki odcinek. Później widzę ciekawy odcinek, był też test chińskiego samochodu BYD. Także to chyba takie pierwsze testy. Ja też byłem wtedy jedynym youtuberem w Chinach bodajże, chyba jedynym na tamten okres takim, który wrzucał regularnie filmy. No i test samochodu, później znowu lecę, widzę do Kambodży, są jakieś odcinki, ale jeszcze wracam. No i znowu kręcę się po Chinach biznesowo, przyjeżdża do mnie Chińczyk z Polski, nawet znajomy. Później kolejny test samochodu Way, to już była hybryda, nie pełny elektryk, ale hybryda. Przyjeżdżają osoby z kanału Bo Chcieć To Móc, to taki mniejszy kanał, ale nie wiem, jakie losy się ich teraz potoczyły. Jakoś tak nie mogli się zbytnio przebić. Później lecę sobie do Wietnamu, wycieczka po Wietnamie, tam było dosyć dużo odcinków. Laos, także kręcę się już po Azji Południowo-Wschodniej dosyć sporo. Filipiny, później jestem na Filipinach, gdzie spotykam kolegę Michał Forsaken, on nie miał kanału, albo miał, ale go nie prowadził, tak krótki okres, ale on na Facebooku mocno się udzielał, Azja po zmroku. No i znowu jestem w Kambodży i tutaj już 5 lat temu myślę, aby zamieszkać tu na stałe, tytuł odcinka. To były wakacje i no to już taki proroczy odcinek byśmy powiedzieli, ponieważ wracam do Chin, ale kilka miesięcy później jestem z powrotem w Kambodży i to już na stałe. Przylatuję od razu, tak chyba w pierwszym miesiącu, chyba czy po tygodniu, czy po 10 dniach, jak jestem w Kambodży już na stałe, tak? Już nie mieszkam w hotelu, wynajmam mieszkanie. Przyjeżdża Piotrek Pająk. On wtedy taki pierwszy trip po Azji sobie zrobił. Jeszcze wtedy miał, nie wiem, 25 tysięcy subskrypcji. Wiem, że miał mniej ode mnie. Ale był na mocno już wzrostowym. On miał takiego pierwszego tripa po Azji, gdzie do każdego kraju, gdzie jeździł tutaj, to
starał się znaleźć szkołę lokalnej sztuki walki. No powiedzmy w Korei taekwondo, w Japonii karate sumo, już nie pamiętam, w Chinach kung fu, nawet nie wiem, czy był w Chinach, no ale tak powiedzmy, nie? W Tajlandii to jego był matecznik, tutaj ten kung khmer i tak dalej, nie? Także jest tu już Piotrek, no a ja już zamieszkałem w Kambodży i przylatuje do mnie nie kto inny, jeszcze przylatuje do mnie tak zwany prezes pewnej firmy budowlanej z Polski i lecimy do Wietnamu, tu widzę, i do Tajlandii, a później przylatuje do mnie kapelusz. Przylatuje kapelusz, no i kapelusz spędza tutaj jakiś tydzień czasu i wylatuje. Ale już wtedy słyszymy, że coś, jakieś lotnisko, Wuhan, coś, jakieś loty, że coś, no ale każdy nie zwracał na to uwagi, szykuje się korona kolego. On wrócił i na dniach zaczęło się. Ja jeszcze zdążyłem pojeździć po różnych tutaj miastach Kambodży, sobie pooglądać, pozwiedzać. No ale ta korona kolega coraz mocniej się rozwija. A tu widzę jeszcze, w międzyczasie jest u mnie kolega, który występuje u Marcina, Adrian Milioner, który występuje u Marcina, to są Chiny. Jest tu u mnie, też przyleciał na parę dni na urlop. No i ja również występuję tutaj o wizę do Chin i ją dostaję. Jeszcze wtedy Chiny wpuszczały, to był początek korona kolegi i dostaję nawet dwukrotnego wjazdu. Na targi kantońskie, które się notabene później nie odbyły, ale ja do Chin poleciałem. Poleciałem, wróciłem i przez to, że miałem dwa wjazdy, nie, to miałem jeden wjazd i później zrobiłem kolejną wizę i dostałem znowu i na tej kolejnej dwa wjazdy, ale to nie jest dla Was istotne. Lecę do Chin i już się Chiny zamykają w momencie, kiedy ja jestem. Nawet jak gdzieś trafiam na kwarantannę, ja wtedy pamiętam jeszcze dietę sobie robiłem, także na kwarantannie sobie tydzień głodówki zrobiłem. Wyglądało jakbym jakiś robił, jak to się mówi, protest głodowy, głodówkę, ale to de facto była moja część mojej diety. Wtedy schudłem 25 kilo, przyjechałem do Kambodży, nikogo tutaj zbytnio nie znałem, więc łatwo było, nie było towarzystwa. Wiecie, jak jest towarzystwo, to czasem potrafi sprowadzać na złą drogę, lub ja mogę sprowadzać towarzystwo. A jak byłem tutaj na początku sam, to łatwo taka dieta poszła. Tym bardziej, że mieszkałem w mieszkaniu na trzecim czy tam czwartym piętrze i na dole sklepik się zamykał, powiedzmy, o 20. I tak jakby człowiek chciał sobie kupić to jakieś węglowodany w płynie, czyli piwko, czy inne rzeczy, czy jakieś żarełko, no to było pozamykane. A jak sobie nie kupiłem, to miałem jakieś soki, owoce, herbatę, to sobie piłem soki, owoce, herbatę. Dobra. No, tu później widzę, zaczynam robić moje zęby i tak dalej, i tak dalej. Jak mówię, ten drugi później wyjazd do Chin, gdzie można powiedzieć, że utknąłem. Ale utknąłem świadomie, bo ja mogłem wylecieć, zdążyć. Znaczy, w każdym momencie mogłem wylecieć, tylko że dali nam, bo ja miałem na miesiąc, mogłem zostać w Chinach, a przez to, że jest korona kolega i nie ma lotów, to legalnie pozwolili zrobić 2 miesiące overstaya. Ja te 2 miesiące zrobiłem tego overstaya, bo chciałem zostać w Chinach, bo się wtedy handlowało tymi tematami związanymi z korona kolegą. Także od dzwonka do dzwonka prawie 3 miesiące przesiedziałem. Pamiętam, że strasznie drogie bilety były do Kambodży, te powrotne. Bilet kosztował, żeby Was nie skłamać, nie pamiętam, ale jakieś $2000 plus takie 3 dni kwarantanny po przylocie były, też to płatne było, że $2500 mnie kosztował powrót tutaj w jedną stronę, 2 godziny lotu i 3 dni kwarantanny, czy tam 3 godziny lotu, nie? Dobrze, także wróciłem. I pomimo, że ta cała korona kolega na świecie była, tutaj były granice zamknięte siłą rzeczy, bo jak granica musi być z dwóch stron otwarta, żeby była drożna. A Wietnam, Laos, Tajlandia, wszystko pozamykane, inne kraje też. A tu wewnętrznie jakby się tego w ogóle nie odczuwało. Po prostu było tylko, żeby wylecieć na zewnątrz i żeby ktoś mógł przylecieć, był problem. Ale wewnętrznie jakby w ogóle mieli to gdzieś. I wtedy zrodził się pomysł, który jakby kanał bardzo mocno podniósł do góry. Ja w międzyczasie, jak już przyleciałem do Kambodży, te pierwsze filmy z Kambodży, zauważyłem taką rzecz, że zaczynam zarabiać na tym kanale. Jakieś, powiedzmy, $20, $25 dziennie. Policzyłem sobie przez dni, mówię, kurde, jak będę codziennie wrzucał, to sobie opłaty porobię, bo ja wtedy miałem tam za mieszkanie, płaciłem $400 plus opłaty, pamiętam, za prąd, tam stówka wychodziła na mieszkaniu. Wbrew pozorom, na mieszkaniach czasem dużo drożej wychodzi niż w domach, bo jak siedzisz w dzień, to też masz klimę włączoną, a to klima najdłużej ciągnie, nie? Także
W międzyczasie, tak jak mówię, zrobiłem sobie dietę, zrobiłem sobie zęby i siedziałem w tych Chinach, przyleciałem, wróciłem za te dosyć duże pieniądze, można powiedzieć. No i zacząłem poznawać ludzi, poznałem właśnie wtedy pierwszą Jun i ta ich knajpa i tam powstał taki pomysł, żeby samemu też knajpę otworzyć, kiedy się dowiedziałem, że naprawdę to jest bardzo no, łatwe, tak? O, w międzyczasie jeszcze kultowy Steku gdzieś się pojawiał, u mnie wywiady. Po poznaniu Jun poznaje Krzycha Rowera, bo to ona mnie z nim zapoznała, bo to ona go już wcześniej znała i mówi, o, to też jest Polak, nie? No i chodzę tam do dziewczyn, do tej knajpy, ale rodzi się myśl, żeby samemu też knajpę otworzyć. Dobra. I jeszcze przed otwarciem mojej knajpy mówię sobie, pojeżdżę sobie po różnych miastach i zobaczę. Zobaczę, czy może gdzieś indziej otworzyć. I tu jest odcinek, na którym poznaję Marcina. Jestem jeszcze wcześniej w Nakupędzie, przepraszam, bo to też było ważne. W międzyczasie jeszcze jestem wcześniej w Nakupędzie, bo tu widzę chronologicznie. Jeżdżę sobie po Kambodży, zajeżdżam do Nakupędy, do Michała, który już się ze mną wtedy kontaktował. Film osiąga, jest drugim co do ilości odsłon, 657 tysięcy na chwilę obecną. No i niedługo poznaję Marcina. Jadę do Kochkongu, poznaję Marcina. To też tak było, że ja zobaczyłem, że oni sprzedają, to bardziej jeszcze Paweł, tak? Ale to oni razem gdzieś tam byli koło siebie, kiełbasy, chleb. Jak ja to zobaczyłem, tam ogłoszenie było po angielsku, ale to tak mi wyglądało po naszemu, że od razu po polsku napisałem, nie? Kaszanka, blody, tam sausage i tak dalej, i wędzone i te, no, byłem święcie przekonany. Napisałem po polsku, odpowiedzieli, pojechałem do nich, poznałem Marcina. Poznałem Marcina, co jest, wiecie, no, znamienne. Później znowu gdzieś się kręcę, widzę, jestem w Siem Reap z powrotem tam u Michała w Nakupędzie, bo tak sobie jeździłem dookoła. No i powstaje pomysł otwarcia już knajpy pierwszej Polonii na tej ulicy, no gdzie była tam na tej, można powiedzieć, może to nie deptak, bo tam samochody jeżdżą, ale no taka ulica dla obcokrajowców, byśmy powiedzieli, backpackerska, no coś takiego, tak, gdzie jest dużo hosteli, dużo pubów, barów, restauracyjek pod turystów. No i otwieramy tą Polonię tam. No Marcin wchodzi do gry, przyjeżdża. Misza się pojawia, zatrudniam dziewczyny, Krzychu Rower. No i jeszcze w międzyczasie też się pojawił Cambo Life, bo tak właśnie oglądam, jak ktoś mi się wyświetla, to od razu mi się przypomina. Dlatego taka fajna formuła oglądania starych miniaturek i pisania i opowiadania wam tutaj tego wszystkiego. Oraz inni Polacy. Paweł Łysy gdzieś się później zaczyna pojawiać. Przypomnijcie mi, kto tam jeszcze, albo zobaczymy ich zaraz na miniaturkach. No, otwieramy tą Polonię i jest sukces, bo w Polsce jest lockdown, a nam sukces. No, jak na ten kanał, to był najlepszy okres, ponieważ filmy na dzień dobry wrzucały 30 tysięcy przez dobę wyświetleń, a później co dobiły, to dobiły. Tak, niektóre widzę 50 tysięcy, 45 tysięcy, 70, 33, 35, no zawsze te 30 tysięcy były. No i tam robimy sobie te wszystkie, że tak powiem, sprawy. Wesoło jest, a to się ten pojawia, a to Krzysztof. Jun na wielu okładkach, na tych miniaturkach moich filmów widzę. Oczywiście Marcin Srejle i Misza, no ekipa, tak? Misza gdzieś tam jeździ, do dżungli próbuje jechać, później wraca i tak dalej, i tak dalej. No i później znamienną osobą, która się pojawi, będzie, jeszcze jadę do Nakupędy, ale to są różnego rodzaju epizody, które kręcą się wokół tej restauracji pierwszej Polonia. To nie ma co tak każdego epizodu teraz analizować. Aha, w międzyczasie zaczynamy jeździć do hotelu na basenownię tak zwaną, do znajomego. Ten hotel już teraz nie istnieje, ale tam też dużo czasu spędzamy, dużo nagrywamy. I do Kambodży przychodzi korona kolega oficjalnie, że ogłaszają, że lockdown miasta, lockdown dzielnic i tak dalej, i tak dalej. Ale my wyskakujemy sobie często tam właśnie do tej basenowni i tam też spędzamy dużo dni, chwil czy tam godzin, byśmy powiedzieli, nie? Pojawia się w międzyczasie też Tida Cooking TV, widzę, jest tutaj już u nas na odcinkach, czyli ja, bo ja ją gdzieś wyłapałem na internecie i jeszcze tych vlogów było mało wtedy, tutaj stąd, czy z Polski, no ja byłem chyba jedynym youtuberem wtedy,
Może ktoś powstawał, ja byłem jedynym, chyba, tak mi się wydaje, tak. Pierwszy, tak samo jak w Chinach, pierwszy byłem, nie? No i jeździmy gdzieś tam jeszcze, zaczynamy sobie jeździć Mundurkiri, Ratanakiri, te wszystkie miejscówki. Pojawia się Krzychu rower, przepraszam, pojawia się Krzychu, Pola Pizza. No i my tutaj robimy jakiś tam sklepik, ala sklepik w tej Polonii. Ja coś na zewnątrz sprzedaję, bo nie można wchodzić do wewnątrz, już był lockdown, że restauracje pozamykane. No i przyjeżdża Krzychu i mówi, dawaj, czy ja do niego mówię, dawaj to robimy tam u ciebie razem, bo on chyba nie miał pieniędzy na piec, na to, na tamto, on chciał takie minimalistycznie coś otworzyć, nie wiem, takiego burgerka czy coś takiego. No i otwieramy to wspólnie, przenowozimy sprzęt, ja tam zamieszkuję, jakoś się tam toczy, gorzej niż lepiej, Krzychu bardzo się w to angażuje, ja mniej, no i później zatrudnia Sinę, tak? No jeszcze widzę ten motor, co kupiłem, Phantom, co miałem wcześniej, ale to nie jest ważne, nie? Marcin w międzyczasie startuje z kiszonkami, aha, bo jak my zamknęliśmy knajpę, to przecież Marcin otworzył ten kiszonka biznes cały, sklepik u siebie, nie? Jak my zamknęliśmy restaurację, przecież u mnie jako kucharz pracował, a jak ja przeszedłem później tam z Krzychem robić na tym Boreju nowym, no to już on sobie otworzył swój biznes, którego też już dzisiaj nie ma. No pojawiają się takie osobistości jak Sinus, pamiętacie, ten taki Rosjanin, co na motorze jeździł, tu widzę, w steku jest często, cały czas Krzychu rower się obraca, Australia, no Marcin też i tak dalej, dobra. Słuchajcie, tam w międzyczasie, mam ten wypadek, co ręka złamana i później Krzychu zatrudnia Sinę, to jest znamienne, bo ja wtedy mówię, dobra, to już tam, żeby... To nie ma sensu, żebym ja tam dalej siedział, bo ja już do niczego tam nie jestem potrzebny. Ze względu na to, no, że tam nie było roboty, nie? A Krzychu pilnował kuchni, a mi się znowu podłóg zamiatać też nie chciało, nie? Bo to tak mówię, co ja będę podłogi zamiatał, no. A że nie było co robić, no i Krzychu mnie tam spłacił, tam policzyliśmy. I ja się wtedy wyprowadziłem do zwykłego mieszkania. Jeszcze w międzyczasie na miesiąc do Siemrep się wyprowadziłem. Ale później do zwykłego mieszkania. Tam długo nie zamieszkałem, nie posiedziałem i wyprowadziłem się później. Tu już widzę różnego rodzaju wyjazdy mamy i tak dalej. Głównie Mundurki i Ratanakiri, ale nie tylko. Sihanouville, no właśnie, znamienne przecież. I później wyprowadzam się. O, Piotr Polo Przywarski się jeszcze pojawia, tak? Jeszcze Piotr Polo Przywarski. Ja się wtedy wyprowadzam na miesiąc do Siemrep, ale wracam, bo tu miasto rozkopane, nic się nie działo, całkowity, że tak powiem, no nic tu nie było. O, jest jeszcze Bałdzownik, no oraz inne postacie, tak, to te wszystkie postacie, które gdzieś się przetaczały. Ale chcę dojść do momentu, gdzie przeprowadzam się do Sihanouville, bo to też jest bardzo taki przełomowy okres i tam też powstanie Polonia. Przełomowy z wielu przyczyn właśnie, że tam też powstaje Polonia, że tam długo siedzimy. Pierwsza Polonia, która, że tak powiem, się spina. Ej, momento, zaraz tam będę, bo chcę tak właśnie iść chronologicznie. O, tu widzę, poznaję Janosika od UFO. Tak, przeprowadzamy się. No znamienne, jedzie z nami Krzychu rower, jedzie Srejle, jedzie June. I pierwsze otwieramy drzwi i wyskakuje Leila. Wtedy poznajemy Leilę, dlatego jest to bardzo znamienne dla nas. I siedzimy tam ponad półtorej roku. I ta Polonia to była jedyna Polonia, która przynosiła zyski z tego względu, że nie miała kosztów generalnie. No bo jedynym kosztem, który był, to czynsz, ale i tak gdzieś trzeba było mieszkać, wynajem, bo nie było stafu pracowników, czyli co się sprzedało, to się zarobiło, nie było nawet dojazdu kosztu, no bo lodówka też w domu musi być, wiadomo, że to były dwie lodówki, no przez to, że była knajpa, no ale te koszty były minimalne, bo gdzieś mieszkać trzeba było, tam bodajże 500 dolka płaciłem, czy 600, 500 chyba. I no jakby to rozdzielić, no to powiedzmy, że knajpa kosztowała 250, a nasze tam, gdzie mieszkaliśmy 250, czyli koszty żadne, byśmy powiedzieli, tak więc to zarabiało, to jedyna Polonia, która do tej pory realnie zarabiała pieniądze. No ale po tym półtorej roku już tam nie będę wspominał zbyt wiele. Tam Marcin się pojawia, tam Dżun się pojawia, Paweł Łysy się pojawia. Inni nawet tutaj youtuberzy, którzy teraz mają, którzy niedawno przyjechali, zapomniałem jaki kanał mają. Alan z żoną, jeszcze gramy w szachy tutaj. O, widzę, Cambo Life jest.
oraz wielu, wielu innych. Słuchajcie, to będzie troszeczkę mi zajmie, żeby to przejechać, nawet Misza tam był. Trochę mi zajmie, bo to półtorej roku filmów, także szybciej, szybciej. I przeskoczymy ten okres. O, tu widzę, Leila ma małe, no to przecież kurde, to jest jeszcze bardzo dawno. Aha, no i trzeba też później przyjąć to, że jak kiedy próbuję wyprowadzić się, coś znaleźć tutaj w Siem Reap, no to jadę do Siem Reap, ale pojawia się u nas gdzieś pod domem Stefan. Najprawdopodobniej wyrzucony z samochodu, bo tam były już, kończyły się, można powiedzieć, domostwa, zaczynały się taki teren budowy, działki, pola, no, łąki i tak dalej. I pewnie tam go wyrzucili, nie? I on przyszedł do pierwszych domostw, tam Leila na niego powarczała, my mu wody daliśmy, ale mówię, no na razie nie ma co, bo to jedzenia nawet dawać, bo przyzwyczai się, dałem ogłoszenia gdzieś na Facebooku, ludzi popytałem w sklepach, czy ten pies się komuś nie zgubił i tak dalej, bo to przecież rasowy, charakterystyczny, czekoladowy labrador, drogi notabene. I no nie, nikt się nie zgłasza po niego, ale my wyjeżdżamy. I on zostaje na zewnątrz sam. I Leila jedzie ze Strayley do mamy, a ja jadę do Siem Reap. Ja jadę do Siem Reap, wracamy, ja z samochodem, taksówką, ja biorę Strayley, odbieram po drodze, wracamy do Sichanowie, ale tam Stefan czeka na nas i się cieszy. O 5 nad ranem pod naszymi drzwiami. No to mówię, dobra, to wchodzisz do ekipy. No i tu, że tak powiem, Stefan się pojawia, to też przecież jest bardzo znamienne. No i tak sobie tam żyjemy. Dzisiaj z perspektywy, jak patrzę, jak te psy tam biegały. O, Hannes jeszcze mnie odwiedza w Sihanouville, jak pierwsze co jego kroki w Kambodży, tak? Tu widzę. No i tam sobie mieszkamy, teraz tak mówię, z perspektywy czasu, że te psy tam biegały, ta ulica, która była, no, że tak powiem, ruchliwa i nie mieliśmy żadnego ogrodu, to niezabezpieczone. Tam przy mnie to kilka psów zostało rozjechanych, mam nadzieję, że znaczy nie nadzieję, tylko cieszę się, że naszym się nic nie stało. No dobrze, to już bym chciał tą całą epopeję tego no, Sihanouville zamknąć i przeprowadzamy się ponad rok temu do Siem Reap tutaj. No cały, kurde, dwie ciężarówki, jesteśmy w Siem Reap tutaj, gdzie teraz, tak może troszeczkę przyspieszyłem, ale tak wymagało tego. Ja później lecę do Korei, z Korei do Japonii. Później do Iłu w Chinach, to jest największa hurtownia świata. Tu widzę, pojawiają się postaci takie jak, o, Marcin jeszcze, kurde, nie, przed dietą to widzę taki wypasiony. Muminy się pojawiły i inni, Maniek na filmach. No i jadę dalej z tematem. Tutaj już, że tak powiem, nie ma co zbyt wiele opowiadać, bo wy to wszystko pewnie już na świeżo pamiętacie i znacie nasze perypetie stąd. I to są filmy o Damiana Drążka Poznaje, Jarka na emigracji i Damian Drążek z kanału Ucieczka do Raju. Także, no, tak po awatarach lecąc, tak? Później Strayley robi sobie paszport, pierwszy lot do jej zagraniczny, pierwszy lot do Wietnamu, pierwszy lot zagraniczny, pierwszy lot samolotem. Jesteśmy w Wietnamie, w Hanoi, w stolicy, na święta. Tutaj widzę, Tida przyjechała kilka dni przed świętami. Kto tu jeszcze? Szalony reporter się pojawia u nas. Później Paweł Pająk, tak? Brat Piotra Pająka. Aha, no to przecież znamienne tutaj też będzie, że otworzymy Polonię, więc warto to jeszcze też będzie zaznaczyć. Tak przelatuję tu po wszystkim. Znowu jestem w Chinach, ale to już nie jest istotne na tyle. Słuchajcie, tak, powstaje Polonia. Powstaje restauracja Polonia, która istnieje do dziś, ale jest zamknięta, nieczynna. Słuchajcie, o, widzę tu Marcin, pierwsze golenie na łyso. Wchodzą donaty tuż przed moim wyjazdem. Donaty zaczęły się 1 września zeszłego roku, czyli ponad rok. Później wszyscy inni to też, że tak powiem, z tego korzystają. I niech korzystają, niech mają, niech wszyscy sobie tam zarabiają, bo akurat tego nikomu nie żałuję. Marcin zostaje prezesem, to już świeże czasy.
Widzę, pojawia się Cebecebe. Szalitas, Ros. Słuchajcie, no i co? I przyjeżdża kapelusz. Przyjeżdża kapelusz, my jeszcze kupujemy działkę tutaj i... I to jest taka cała ta epopeja tych 10 lat. Kanał w międzyczasie zmienia nazwę na Raport z Akcji, no ponieważ już nie mieszkam w ogóle w tym, w, jak to się mówi, w Chinach, a nawet długo tam nie byłem, kilka lat przez korona kolegę, teraz już często dosyć latam. Także też interesuje mnie, czy są osoby, które są od początku, albo jeszcze nawet z tego bloga pisanego na Onecie, który był, z pierwszych artykułów, pamiętam, było ich też trochę. Nawet dwa razy były wykorzystane na głównej stronie Onetu. Wykorzystał sobie Onet, miał prawo takie jako bezpłatne artykuły, ponieważ my korzystaliśmy z ich platformy. Dla nas to też była bardzo duża promocja. To tylko na tym zależało. Tam ja nigdy sobie żadnych reklam jakichś adsensowych nie włączyłem na tym, bo to te klikanie banerków to nie miało chyba większego jakiegoś tam przełożenia na zarabianie. No teraz jest inaczej. Teraz jest inaczej. Minęło 10 lat. Nie tylko, no można mówić o jakichś sukcesach, ale i porażkach, bo nie ma tych 100 tysięcy subów, które nie są do niczego ważne. Teraz suby ciężko rosną, to już nie są te czasy. Zobaczcie, Marcin ile czasu prowadzi i tych subów ma, nawet 30 tysięcy nie ma. A też już Marcin zaczął kanał, w międzyczasie się ilu youtuberów pojawiło. A jedynie prestiżowe, żeby ktoś powiedział, ile masz subów, 100 tysięcy, nie? Taka okrągła liczba, bo to nic nie zmieni dla naszego kanału, ale gdyby, to też będzie miło. Także w międzyczasie jeszcze prowadziłem Mahan TV. No możemy też powiedzieć, że prowadzę tutaj te kanały, zacząłem, ale też się możemy cofnąć do 2017 roku, kanały chińskie. Spodziewałem się, że będzie łatwiej, z tego względu, że w 2017 roku też zacząłem. Tylko jakby nie mieliśmy wzoru monetyzacji, nie mieliśmy wzoru jakby to, jak to prowadzić. Tak więc... O, Marcin przyjechał. O wilku mowa. Także też już zaraz będę kończył. No, prowadzę te chińskie kanały. No ciężko się przebić, ale miejmy nadzieję. Nie można się załamywać, nie można się... Marcin Kiwejem przyjechał, dlatego taki ten szum. Marcinku, daj mi, bo ja kończę już ten. Tak? No, o, bo się luz nam nie wbijał w motorze. Wspólnie kupiliśmy ten motor. Wjeżdżam głębiej specjalnie, bo chciałbym, żeby zdjęcia zrobić swoim telefonem. Dobra, poczekaj Marcin, bo ja nagrywam odcinek. I kończę już. Już mam 37 minut, panie. Słuchajcie, i... No... Mam nadzieję, że te chińskie social media się uda. To jest też, co jeszcze chciałem powiedzieć wam, że kiedyś jak ktoś zaczynał YouTube, to Gonciarz kiedyś powiedział, ktoś się go zapytał 10 lat temu, a co za 10 lat będziesz robił? No mówi, dzisiaj mogę odpowiedzieć to samo, nie? Że jednak to się zbyt wiele nie zmieniło. I tyle, nie? I miejmy nadzieję, że zmieni się jedynie na lepsze, że to nie upadnie po prostu, te platformy nie upadną, a będą, oczywiście, że będą jakoś unowocześniane. Może będzie w 3D, może będą zapachy dojdą i tak dalej. A na chińskich jest zupełnie inaczej, chociaż ja mam jeszcze kanał, ten Meibanfa TV, który jest dla Chińczyków, ale dla Chińczyków, którzy mieszkają poza Chinami, ale też zauważam, że Chińczycy poza Chinami przerzucają się na stricte chińskie social media, już nie ma tylu oglądających, jedynie starsze osoby. Widzę to nawet po statystykach, jakie to osoby oglądają. A obejrzało nas do tej pory ogólnie tu na raporcie 53 miliony osób, tam bez kilku wyświetleń, tam z 52 miliony 900 tysięcy ileś tam. No, przyjmijmy, 53 miliony osób, to tak jakby cała Polska od dziecka po emeryta obejrzała półtorej raza mój, jakiś któryś z materiałów, tak. Także to też fajnie cieszy, no bo jednak jest to jakiś już duży kaliber. No ale mówię, to 10 lat minęło, życzę sobie kolejnych 10 i tyle, słuchajcie. A was proszę o to, żebyście może zrobili jakiś ranking, cofnęli się do tych filmów pierwszych, początkowych, no bo to jest, od tego się zaczęło. Ja wiem, że to nie jest ta jakość, ale czasem sentymentalnie tej starej płyty zdartej też się fajnie słucha. Jest to miłe wspomnienia dla tych, którzy niedawno dołączyli do kanału.
to będzie jakieś urozmaicenie i zobaczycie, jak to kiedyś bywało. I to wcale nie było lepiej. Niektórzy mówią, o, w Chinach to było lepiej, to te filmy. To wcale nie szło, to wcale nie było dobrze nagrane, nie było dobrze złożone, nie było loga, nie było... Wielu rzeczy brakowało. To powiem wam, że ten, że to teraz jest lepiej niż na początku. Znowu ktoś jeszcze przyjechał. Kto to przyjechał? Maudzija. A, kapelusz wrócił, o którym mówiliśmy. Dobra, słuchajcie, żegnam się z wami. Czekam na wasze komentarze, szczególnie tych, którzy są od początku, od bloga pisanego i od tego, tych pierwszych odcinków. I pozdrawiam i też Alberta z lasu, który ze mną to zaczynał. Pozdrawiam wszystkich. Cześć!